Cześć, czołem, witam na kanale Pewek Free Cycling 14 marca. Temat pewnie znany, skrętka telekomunikacyjna. Ogólnie fajny materiał, bo jest drucik w środku. Można kombinować nożykiem. Tylko jest tak, że ten nożyk tam troszeczkę inny kąt złapie, już się zablokuje, już się zaczyna robić ta zadra. Wcina się w palucha i... No, i robi się nieprzyjemnie. Widać to urządzenie moje? Widać. O, tutaj to. Kawałek rurki nierdzewnej. Nawet nie wiem, z czego to może być. Cienkościenna. Szarpnięta, dosłownie szarpnięta pilniczkiem, tak jakby pod włos, żeby zrobić tutaj taką szorstką powierzchnię. No i pokażę wam dalej. No. Zerwało krawędź. Tutaj o tak delikatnie z jednej strony. Teraz to jeszcze muszę spróbować rozplątać i zobaczyć. Cyk, czyściutkie. No oczywiście wiem, można to zrobić hurtowo, czyli rozpalić ognisko. Ja tego nie robię. Troszeczkę skrętki mam, dlatego zacząłem już teraz kombinować, jak tutaj sobie z nią poradzić. Żeby nie było, że to jest przypadek. Się coś nie udało, no to można wtedy też o w ten sposób. Cyk, i następne gotowe. Także dzisiaj tak monotonnie, krótko, chyba krótko. Ale myślę, że właściwie. Ja oczywiście na to wołem głupi pomysł, bo nic bardziej głupszego do czyszczenia z izolacji nie można było wykombinować. Aczkolwiek działa. Więc czy jest głupie? Ocenę pozostawiam wam. Oczywiście, jeżeli macie lepsze sposoby na pozbywanie się tej izolacji, chętnie przeczytam w komentarzach. Teraz chwila skupienia, żebym mógł to rozdzielić. Co to ja mówiłem? Aha, jeżeli macie lepsze sposoby, chętnie przeczytam w komentarzach, spróbuję to zastosować u siebie. No ale jak widać, mój głupi pomysł, no bo inaczej tego nie mogę nazwać, dla mnie przynajmniej działa. Więc chyba przy tej metodzie pozostanę. Żeby nie było, że sobie tutaj coś wymyśliłem. O, to jest dzisiejsza tam taka garstka zrobiona. Coś tam kombinowałem z nożykiem, coś tam kombinowałem z jakimś scyzorykiem, który oczywiście połamałem. No i wygrała rurka. Ze stali nierdzewnej,
A z czego dokładnie, nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze wam to przybliżę, tutaj tą rurkę. Mam nadzieję. A dobra, muszę rękawiczkę zdjąć, bo nie chciałbym rozwalić tego telefonu. O, zobaczcie, tam taka zwykła rurka, zgnieciona dosyć mocno, żeby tutaj się ten taki, żeby to nie było okrągłe, tylko się takie jajo zrobiło. O. No i działa. Także moi drodzy, jeżeli wam się to podoba, wiadomo, łapa w górę. Jak nie, łapa w dół. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, oczywiście innych też zapraszam do subskrybowania. Być może będą znowuż jakieś dziwne, głupie, działające pomysły na moim kanale. Tak, dobrze widzicie. Tam to jest gotowe. To jest miejsce, gdzie zawsze był towar do przerobu. A teraz się skończyło, no więc co? No, będzie trzeba jechać na Pewex i zobaczyć, co tam się ciekawego w Pewexach kryje. Bo ostatnio mam takie tempo na przerób, że głowa mała. Można by było chyba ciężarówkami przywozić, nie tylko na przyczepce. No ale dobra, to nie o tym. Także moi drodzy, jeżeli wam się pomysł, głupi pomysł Pewexa podoba, tak jak mówiłem, lajkować. Jak się nie podoba, łapa w dół. Komentujcie, będzie fajnie. Dla wszystkich dużo złomu, wysokich cen. Pozdrawiam.